Ja właśnie, Mech Teran, a nie Armor Teran. No podobne, dobra, trochę się pomyliłem. Mech Teran to ogólnie chodzi o to, że idzie się w tory, siege tanki i do tego na przykład do obrony przed, dajmy na to, Zerlingami, gdyby były, się miał jakoś dostać w Heliony, prawda? Tory i Heliony są świetne przeciwko Zerlingom i Mutaliskom. Próba rozwalenia tych Mistletoe za wszelką cenę, bo one są bardzo wkurzające i próbują się po ekonomii na razie pobić. Siege tanki rozstawione w tym miejscu jest bezpieczny w miarę. Show jednak musi uważać, bo te czołgi się rozstawią i zaraz będzie bum 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 i po zabawie. Ten jeden tor ledwo się trzyma, na niego powinny pójść SCV, które by naprawiały. Więcej by to dało niż ta jedna wieżyczka. Po co te wieżyczki, to ja nie do końca czaję. Może boi się Goody tych Banshee, ale nie wydaje mi się, żeby gdzie ty mamy, żeby Show szedł dalej w Banshee, bo zobaczmy, on nie ma nawet jednego Banshee, nie opłaca mu się to jak najbardziej. A w tym momencie mała wymiana ognia między Goodim i Show o walkę na tym, walkę o zdobycie tej ekspansji, zabezpieczenie jej i linia po prostu Kongo. Tańczą sobie panowie i idą, żeby zbierać minerały na odległość, bo w bazie głównej już jest zero minerałów. Lipa. Show przesunął się troszeczkę bliżej tej ekspansji, chce ją zabezpieczyć i naprawdę to jest bardzo mocno ekonomiczna gra. Dwie strony podzieliły się tą mapą, jak się tylko da. Więcej ekspansji ma w tym momencie Goody, co przekłada się na dochód ponad 1000 minerałów różnic. To jest naprawdę, naprawdę wielka ilość. No teraz już jest 700, bo te SCV zbierają kasę na odległość. Powiem szczerze, że gdybym na przykład grał Protossem, to przeciwko Goodiemu w tym momencie chciałbym mieć małą armię Immortali. Byłbym naprawdę, naprawdę szczęśliwym. Tak, ale to tylko tak moje. Bo Immortale byłby idealne oczywiście na te czołgi, tory. A nawet przeciwko tej armii by się nie najgorzej sprawdziło, chociaż tu jest duża ilość marnieców, które by jednak zdejmowały. Latają Wikingi, nie pozwalają, żeby ten Medivac sprawdzał, co się dzieje w koło i biedny SCV właśnie zginął, poszedł sobie na przechadzkę i już z niej nie wrócił. Podążajmy więc za jakąś armią, za którą, dajmy na to, za tą. Idziemy, jest Medivac, są też Wikingi. Ze strony Showa mają one za zadanie po prostu pozbyć się tego latającego cholerstwa, gdzie jest tutaj, i pokazywać, co się dzieje wokół niego, żeby te czołgi miały zasięg, żeby widziały, co się dzieje i mogły atakować. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tak, zasięg czołgów to jest 7, a one widzą mniej, chyba gdzieś koło 5. O, próbuje się jakiś medivac dostać. Czy mu się uda? Udało mu się, ale tu mu się nie uda i będzie. Nie, też mu się udało. Jakim cudem mu się udało, to nie wiem. Naprawdę, to jest zaś. O, teraz mu się nie udało. Ała, to bolało. I gdyby to był do jakiejś szynowicy, żeby właśnie zdobył jakieś trofeum, achievement, że zniszczył cały medivac. Medivac pełny jednostek. Nawet nie medivac, po prostu transporter. A właśnie, czy chcecie, żebym zrobił, tak na marginesie, czy chcecie, żebym zrobił jakiegoś tutoriala, jak zdobywać poszczególne achievementy? Jeżeli tak, to napiszcie. Parę mogę tam pokazać, jak zrobić. To jest tak naprawdę najłatwiejsze zdobycie tych achievementów jest w momencie, kiedy gracie tym ligę praktyczną, no praktyczną, practice league, czyli te 50 meczów treningowych, które powinniście odbyć, zanim zaczęliście grać w StarCrafta. Dużo starportów, naprawdę dużo. Zastanawiam się w tym momencie, czy zobaczymy jakieś battlecruisery, czy nie. Troszeczkę ta gra zaczyna się robić długa. Nic większego się nie dzieje. Masa wieżyczki na całej tutaj planszy, gdzie tylko się da, są jakieś wieżyczki. I w tym momencie dojdzie do starcia między Goodiem a Show. Niestety wydaje mi się, że Goody lepiej na tym wyjdzie. Te Wikingi byłyby dobrze, gdyby dała tam jakoś wylądować między tym. No to jest walka po prostu na pozycję, kto je lepsze zdobędzie. I teraz w tym momencie Wikingi mogłyby tu wylądować, gdyby nie to, że Goody jest dosyć dobry i rozdzielił swoją armię. Nie pozwolił w jednym miejscu. Nie pozwolił, aby wszystkie czołgi były w jednym miejscu, bo to jest bardzo niebezpieczne. Chociaż jest tak dużo, że nawet jakby
I dostałem właśnie SMS-a od kogoś, nie mam pojęcia od kogo, pozwólcie, że go nie przeczytam w tym momencie. O, jednak go przeczytałem. No to fajnie, mam nową taryfę w Erze, tak? Jestem w Erze i to jest kryptoreklama, albo prawdziwa reklama. No słuchajcie, dużo. Ja się zastanawiam, czy my zobaczymy w końcu tutaj Battlecruiser, bo przy takiej ilości minerówki obie strony mają, to jest 4000, tu jest 3000, dużo gazu, to aż byłoby miło, dużo, 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 już chowam ten telefon. Już go schowałem do kieszeni, może nie będzie go słuchać. Ilość harwesterów jest taka sama, a jak już mówi: Boże, jedyny, najdroższy, wyłączam komórkę, przepraszam. Hopsa, za telefon wyłączony. Nie będę tego nagrywał od nowa, bo jak widzicie, to już jest 28 minuta. Powiem szczerze, w tym momencie się zrobiło trochę nudno, trochę tak pierwsza wojna światowa, czyli jeden siedzi w swoich okopach, drugi siedzi w swoich okopach i nic nowego nie kombinują. Przydałoby się, gdyby Goodiemu udało się wrzucić to jakieś ze dwa czołgi na wysokość i po prostu rozwalać to, co jest tutaj, ale zobaczymy, jak to będzie. Te Wikingi poradzą sobie i co jest dalej. Mam, o, są i Battlecruisery, zobaczmy ile. Z jednej strony jest, są trzy Battlecruisery, a z drugiej nie ma żadnego. Teraz w tym momencie dla Showa to może być bardzo nieprzyjemna sytuacja, bo on nie ma czym się pozbyć tych Battlecruiserów, gdzie on ma jednostki jakieś? On ma tylko 11 czołgów i 9 wikingów? Naprawdę? Przecież tu była cała taka masa tych... Ej, no, jednostki mi zniknęły. To chyba cała masa... O, i są Battlecruiser ze strony Showa. Dwa na razie, no to jest 2 do 3, jeżeli chodzi o ilość wikingów. No, lepiej wychodzi na tym Show, zobaczymy, jak to teraz będzie. Wikingi podlatują Battlecruisery. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Wikingi powinny paść te od strony Goodiego i Goody w tym momencie musi robić, ewakuować się, i to jak najszybciej, bo to się dla niego bardzo, bardzo źle może skończyć, kiedy te Battlecruisery się do niego dobiorą. Ale nie dobrały się tak mocno, bo ten zniszczył tylko jeden, ten zniszczył dwa. No szkoda, że nie było żadnych jednostek, które mogłyby tam w jakiś sposób wbiec i narobić zamieszania, bo się przydałoby to jak najbardziej. No, jeżeli chodzi o armię, to zobaczmy. Goody 200 na 200, nic nowego nie może zrobić. Show 169, może coś przekombinować. Jeżeli chodziło o ilość harwesterów, to jest no podobne, chociaż 7 więcej w tym momencie jest dla Showa, czyli gdzieś coś musiało się stać, czego nie zauważyłem, że te harwestery padły, bo była równa liczba po 71. Czy gdzieś tu coś się dzieje, ktoś kogoś nie. Na minimapie nic nie widzę. W tym czasie Show przejmuje już wyspę, chce przyjąć tą ekspansję. Mamy 3, 4, 5 Battlecruiserów, umiem liczyć do 5, fajnie. A dokładnie to można to zobaczyć, jest 6 Battlecruiserów z jednej i z drugiej strony, jednak więcej Wikingów ma Goody, on ma w tym momencie przewagę. Co mógłby w tym momencie zrobić Show? No nie wiem, Goody nie może dużo zrobić, musiałby zabijać swoje SCV. Niszczyć, co wydaje mi się, że może robić, tak? Bo ma ich coraz mniej. Nie niszczy tego. No to zobaczymy. Goody musi coś wykombinować tą armią, którą ma. Zobaczcie, jaka tu jest ilość jednostek. Co tu się dzieje? Ojejku, jakby tutaj by się przydały High Templary, żeby robić feedbacka. Po 200 energii by tutaj było pełne, by zabierały, by tak fajnie. Fajnie to wygląda, taki deszcz feedbacków. Szczególnie w meczach 2-2 to się często widuje, jeżeli teren idzie w Battlecruisery, to druga strona idzie, jeżeli może, to w High Templary. Dwa SCV coś tutaj sobie robiły, a tu robiły, bo była próba zniszczenia tego baraku. Barak się uda zniszczyć, ale to się jak najbardziej nie opłaciło. Ten atak według mnie się nie opłacił. A właśnie sprawdźmy, jakie są jednostki stracone. Czy tam jest 18 tysięcy? Po 18 tysięcy na jedną i drugą stronę. Tu idzie jakaś chmura. Chmura przeznaczenia, bardzo duża chmura przeznaczenia, i która będzie chciała rozwalić tą ekspansję. Pamiętajcie, jeżeli jest późna gra, atakujcie ekspansję, nie główną bazę, bo ekspansje mają minerały. W tym momencie Show podlatuje nad to i zaraz mój komputer padnie. Duża ilość wikingów, duża ilość Battlecruiserów, które mają atakować jednostki naziemne. Przydałyby się tutaj tak naprawdę dla jednej albo drugiej strony nie wikingi, a tory. O tak, tory byłyby po prostu świetne teraz na te Battlecruisery. Będzie teraz wymiana ognia. Wikingi zaatakowały, tak muszą się wycofać. Zobaczmy na żywo, widzimy podgląd straconych jednostek już po 20 tysięcy z 18 na 20 tysięcy. W tej z powrotem mikrozarządzanie.
Pamiętajcie, mikro to zarządzanie. Co jest w statusie życiu najważniejsze? Mikro, synku, mikro, jak ktoś powiedział. Osobiście uważam, że makro może być, jest ważniejsze na początku gry, jak się uczycie grać, bo jeżeli gra dwóch zawodników z Ligi Brązowej, jeden i drugi nie wie, co to jest mikro, najważniejsze jest wtedy makro, czyli ekonomia. Nie wiem, czemu jeszcze tak na Showa przyczaiłem, że cały czas jego pokazuję. Pokażę teraz trochę Goodiego. A tak jak mówię, makro jest najważniejsze, brąz, srebro, w złocie, jak już opanujecie swoje makro, w złocie próbujcie mikro. Próbujcie różnych zagrywek typu zabawa ze stalkerami w tej z powrotem, żeby się ganiać z lotami. Coś wtedy możecie próbować. Na początku nauczcie się grać ekonomicznie, a potem dopiero kombinujcie z dziwnymi, fajnymi akcjami. Warto. Ja robiłem właśnie na odwrót, próbowałem wpierw na jednej bazie wygrywać. Kończyło się to masakrycznie, chociaż utrzymywałem się przeciwko większej ilości jednostkom, ale się tutaj w jedną paczkę zbili. Przeciwko większej ilości jednostkom wygrywałem, dawałem sobie radę, a potem przychodziła lipa, bo nie miałem ekonomii, żeby to dalej podtrzymać. I idzie tutaj sobie... To jest tor? Tak, to jest tor. Mam jakieś tory? Więcej torów w produkcji? Nie, w produkcji mamy same upgrade'y. W tym momencie trzeba uważać na tego jednego tora, bo on ma splash damage, który jest dosyć niebezpieczny i Goody zaraz wpadnie do głównej bazy, będzie chciał się pozbyć jednostek budynków produkcyjnych. I ten tor za sekundę padnie, dużo on tutaj nie zrobi, chociaż on zabił 8 jednostek. Orbital Command poleciał sobie w górę, w tym momencie mam podzielone armie i musi zdecydować się Show, co chce robić, bronić swojej głównej bazy, czy próbować pozbyć się armii przeciwnika. Jednak woli bronić swojej głównej bazy, bo ma bardzo dużo minerałów, ma dużo do stracenia, gdyby jego baza padła. Naprawdę 8-7 tysięcy minerałów, no oni nie wiedzą już, co budować. Jeden ma 7, drugi ma 3. Naprawdę i w tym momencie mikrozarządzanie by się jakieś przydało. Zapewne takie jest. Słyszymy Yamato Cannon, gdzieś poszedł Yamato Cannon, łup, łup. Ten dźwięk to była katastrofa w StarCraft 1, jak to słyszałem, jak grałem przeciwko komuś. I pięknie rozwalona armia Goodiego. Show się popisał jak najbardziej, ale tu trzeba uważać, bo Goody poszedł w tory. 6 torów to może być niebezpieczna sytuacja dla Goodiego i to może być na zasadzie... a co to jest? Co ta armia tu robi? Dlaczego ich jest tak dużo i czemu oni mnie zdejmują? Świetnie to wyszło w tym momencie Show. Świetnie to zrobił, ładnie wybronił się przed tym atakiem na główną bazę. Nawet są dwa czołgi, które powinny zaraz paść, ale dzięki temu, że Goody tak oberwał, zwolniły się tej supply i może wybudować tory. I właśnie 6 torów za chwilę będzie. Czy on ma 6 fabryk? Tak, on ma 6 fabryk. I właśnie wyskoczyło 6 torów, które mogą być bardzo niebezpieczne. Nie będę udawał Haskiego i nie będę mówił "Tor is here", bo mi ja w ogóle nie umiem robić akcentów i wyszedłbym jaki totalny idiota, więc zapewne jako takowy wyszedłem. 40 minuta zaraz, 39 minuta już leci, zaraz będzie 40. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo ja już nie mam pojęcia, już mi gardło wysiada. Komp się... Co dziwne trzyma, powiedzcie mi, że ja to nagrywam. Dobra, jest tutaj, mam tutaj taki licznik, którego wy potem nie widzicie. Kiedyś gadałem przez pół godziny i się okazało, że licznik był wyłączony. I że przez pół godziny po prostu sobie gadałem i dziwiłem się, dlaczego mi tak się nie wyłącza. To może być niebezpieczna sytuacja dla Showa, bo te tory mają splash damage i rozwalają te wszystkie biedne wikingi po prostu padają. Poszedł Yamato Cannon. O mój Boże, to jest po prostu istna sieczka ze strony Goodiego. Show obrywa, to nie może się podnieść. W końcu trochę się rozprzestrzeniły jego jednostki, rozrzuciły na boki. Ale nie zbijaj się w kupę, chłopie, wyląduj. Zrób coś, tylko nie zbijaj się w kupę, bo to jest najgorsze, co możesz być. No, ciężka sytuacja dla Showa. Po prostu stracił całutką swoją armię i teraz biegną tory. To jest naprawdę lipa totalna, bo zobaczcie, Show ma tylko 4 wikingi, 2 czołgi i 1 marine. To jest naprawdę katastrofa. Ten Planter Fortress powinien się utrzymać, jeżeli wszystkie jednostki będą naprawiać, ale to tylko przez chwilę się utrzyma. On się nie utrzymał. Dobra, głupotę walnąłem. Zapomniałem, jaka to jest siła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, albo mają wszystkie jeszcze upgrade'y. Maksymalne upgrade'y dla Goodiego. A jakie upgrade'y dla też prawie maksymalne, tylko tarcza 2. No i w tym momencie Goody wychodzi na prowadzenie i wydaje mi się, że to wszystko wygra. Ma trochę mało minerałów, więcej minerałów ma Show, ale ta armia jest już nie do pokonania według mnie. Te przejście na tory było po prostu epickie dla mnie, było idealną odpowiedzią na to.